Jeśli chodzi o problematykę prawa autorskiego, w ogóle dlaczego? Dlatego, że Państwo wykonując zawód fotografa, czy zajmując się tym na co dzień, wykonując zdjęcia właśnie stron ślubnych, stajecie jak na gruncie tej ustawy twórcami. I również z kolei zdjęcia, które są wykonane, przecież te reportaże wideo również są uznawane na gruncie tej ustawy za utwory. Mało jest takich zdjęć, które w zasadzie mogliśmy powiedzieć, że nie będą utworami. Są to zdjęcia czysto takie na zasadzie takiego dokumentowania, jakiegoś takiego wstrzyknięcia tylko, żeby zachować rzecz, która jest. Natomiast zdjęcia, które Państwo wykonujecie, no już często także skupiają jakiś tam walor takiego indywidualnego wkładu, bo taka jest definicja właśnie utworów na gruncie ustawy. Indywidualne piętno twórcy, odciśnięte na danym utworze, decyduje o tym, że to jest utwór. Musimy też pamiętać, że może to się wydawać niespójne, co ja mówię, ale warto pamiętać o tym, właśnie czym jest pojęcie utworu. Że utwór to nie należy mylić tego też z nośnikiem, czyli materiałem, na którym jest utrwalona jakby efekt Państwa działania. Tego momentu, kiedy przychodzimy, wybieramy tam jakiś w Państwa przypadku pewne określone warunki robienia tego zdjęcia, więc tam czas, prawda, przysłona, tak, a inaczej kodujemy i efektem jest ta fotografia, prawda? Każdy z Państwa, może pojawią raczej nie, ale Państwo wykonacie te zdjęcia w sposób zupełnie odmienny. I artykuł 1 ustawy mówi właśnie o utworze, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, to są nam indywidualne piętno ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, czyli nie musi to być coś drogiego, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. A więc to, że on jest zapisany na kliszy czy na dysku w inny sposób, nie ma jakby znaczenia. Utworem jest to, co zostało utrwalone właśnie. To jest utwór, ta rzecz jest jakby to dobro, jest przedmiotem później obrotu, ochrony itd. Do tego przynosimy prawa, bądź tam zachowujemy, bądź chronimy, prawda? Ustawa wymienia też oczywiście utwory fotograficzne. Ja patrzę na zegarek co jakiś czas, ale proszę mi wybaczyć, to może nie jest ładne, ale po prostu mam czasu, żeby tutaj wszystko powiedziała, to co bym chciała. Ważne jest też, żeby Państwo rozumieli dwa pojęcia na gruncie ustawy o prawie autorskim, oprócz utworu, ja wkrótce o tym zaraz powiem, czym jest publikacja i czym jest rozpowszechnienie, a zwłaszcza rozumienie pojęcia rozpowszechnienia, co to znaczy, że rozpowszechniamy. W artykule 6 ustawy ustawodawca mówi, że utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Czyli jakiekolwiek udostępnienie publiczne to jest rozpowszechnienie. Na stronie internetowej, na wystawie, gdzieś na witrynie studia fotograficznego to jest udostępnienie publiczne. I tak określamy pojęcie rozpowszechnienie. To jest ważne, bo to się może też w umowie pojawić. Rozpowszechnianie ma jakiś tam pole eksploatacji i później Państwo, żeby Państwo rozumieli, o czym tu się mówi, prawda? Z kolei publikacja to jest rozpowszechnienie połączone ze zwielokrotnieniem, co możemy intuicyjnie sami się domyśleć, bo utworem modyfikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy również został zwielokrotniony i którego egzemplarze, czyli egzemplarze tego zapisanego utworu utrwalonego zostały udostępnione publicznie. To też może się Państwu kiedyś przyda w działalności, żeby używając pojęcia publikacja wiedzieć, o czym mówimy. Podmiotem prawa autorskiego, bo powiedziałam utwór, teraz mówię o twórcy, jest takie domniemanie, to króciutko tylko powiem, wskaże ustawodawca, że twórcą jest osoba, która jest podpisana na fotografii, na utworze, a więc której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, w której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu. I to jest domniemanie. Natomiast oczywiście to domniemanie nie jest takie, że już nie można nic z tym zrobić, można je obalić, dostarczając dowodu przeciwnego. Stąd też wielu twórców, wydaje mi się, stąd podpisuje swoje zdjęcia tymi znakami wodnymi, żeby później w jakiś sposób mieć pewność, że to autorstwo już od początku jest przy nim, prawda? To domniemanie. I zasadniczo system prawa polskiego dzieli prawa autorskie na dwie grupy praw. To odróżnienie jest nam potrzebne też, żeby wiedzieć, o czym mówimy, ponieważ autorskie prawa co do zasady dzielą się na takie grupy praw osobistych i praw majątkowych. I nas może bardziej interesowały majątkowe, bo one tutaj dotyczą fotografii wtedy przenoszenia, prawda, sprzedaży i tak dalej. Możemy odstępować komuś, kto może korzystać z naszych praw, z czymś. Natomiast autorskie prawa osobiste, też to jest ważna grupa, warto wiedzieć, o czym mowa. One co do zasady się mówi, że są związane ze sobą twórcy, także te prawa są niezbywalne. Jest to prawo do artykułu 16. Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie, a więc trwają wiecznie, też się mówi. One trwają wiecznie, jeżeli ktoś jest raz autorem jakiegoś utworu, zostaje już na zawsze, prawda? I niepodlegającą zrzeczenia się lub zbycia więź twórcy z autorem, w szczególności, prawda, do jakiegoś wyczerpujących jest to wyliczenie do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem udostępnionym anonimowo, prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, a więc takiego też nadzoru nad sposobem korzystania z utworu i decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. To są te prawa osobiste, natomiast grupa z kolei autorskich praw majątkowych to już są prawa, które, tak jak mówię, decydują o tym obrocie utworami. Autorskie prawa majątkowe, to z kolei w artykule 17, ja podaję te artykuły, bo też Państwo mogą wrócić do tego kiedyś sami. Jest to wyłączne prawo twórcy, to prawo majątkowe, wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, tu już się nie przerażę, zaraz też wyjaśnię pola eksploatacji, oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Czyli prawo do korzystania, do rozporządzania i do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. To są te podstawowe prawa majątkowe twórcy. I te prawa mogą być przedmiotem już zbycia. Ich się możemy pozbyć, możemy je komuś odstąpić, możemy umożliwić komuś korzystanie z nich w pełnym zakresie. Również Państwo, my, ja możemy korzystać z czyichś innych, należących do kogoś innego praw autorskich. Jeśli chodzi o instytucje dozwolonego użytku, bo oczywiście od razu pojawia się nam pytanie, no to dobrze, w takim razie jak to by sparaliżowało całkowicie, gdyby zgoda za każdym razem wszędzie była potrzebna. Jest instytucja dozwolonego użytku uregulowana w ustawie w artykule 23 i następnych. Tych artykułów jest tam więcej i one dotyczą różnych sytuacji, natomiast dla nas najważniejsza jakby jest ta podstawowa kwestia, że bez zezwolenia twórcy, bez zezwolenia, czyli musimy tej zgody uzyskiwać, wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego, to już wiemy, czym jest rozpowszechnienie utworu, w zakresie własnego użytku osobistego. Więc wszystko to, co my robimy na co dzień, kupujemy książki, oglądamy filmy, korzystamy ze sztuki, z twórczości, z różnych utworów innych osób, to jest nic innego jak właśnie korzystanie w ramach dozwolonego użytku. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworu przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinnowactwa lub stosunku towarzyskiego. Tutaj pojawia się też, bo jakby te prawa autorskie, majątkowe Państwo macie, będąc twórcami i wykonując zdjęcia, i moim zdaniem w żaden sposób te prawa nie zostaną przeniesione przy takich standardowych umowach, zapewne jakie Państwo zawierają, na przykład nie wiem, na zlecenia dzieła, wykonania jakiejś tam ilości zdjęć sesji, bo to jest nic innego jak odstąpienie wtedy egzemplarzy tego utworu. Natomiast do przeniesienia autorskich praw majątkowych. I tutaj już powiedziałam o tym, że autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem obrotu. Artykuł 41 mówi, że mogą być przenoszone w drodze oczywiście dziedziczenia i w drodze umowy. A więc umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej licencją, obejmuje pole eksploatacji wyraźnie wymienione. Jeszcze miałam powiedzieć o polu eksploatacji. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli chcemy przenieść prawa autorskie do fotografii na przykład, to musi to być wyraźnie w umowie napisane. Oświadczam, że przenoszę prawa autorskie do jakiegoś tam utworu, do zdjęć. W jakim zakresie, na jakiej zasadzie, albo daje możliwość korzystania komuś, bo licencja to jest jakby nie wyzbycie się przeze mnie tych praw autorskich majątkowych, tylko daje możliwości komuś korzystania z nich przez czas określony. Co do zasady, tam w ustawie jest to 5 lat. I ważne jest również, że w tej umowie, jeśli tylko byście Państwo fotografię czy swoich praw w jakiś sposób się zrzekali, nie wiem, może czy na przykład jakiegoś wydawnictwa, to trzeba pamiętać o tym, że muszą być też wymienione te pola eksploatacji. Nie można, to jest nieskuteczne, to jest takie przeniesienie bez wymienionych eksploatacji. Pole eksploatacji z kolei to jest jakiś w zakresie techniki, utrwalenia, tego, jak to dzieło będzie wykorzystane. I artykuł 50 ustawy mówi o tym, że w zakresie na przykład odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia wytwarzania określoną techniką, na przykład, prawda? Czy zgadzacie się Państwo na to, że będą jakoś tam, nie wiem, publikowane taką i taką techniką. W zakresie obrotu prowadzenie do obrotu użyczeń, najem, w jaki sposób pozwalamy komuś też na korzystanie. I też na przykład jest definicja internetu. Niepodane jest słowo internet, natomiast ustawodawca tutaj mówi o publicznym udostępnieniu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jest to definicja, moim zdaniem, dobra internetu, też dając wiele do myślenia. Potężnym też narzędziem jest internet. Jeżeli Państwo posługujecie się nie swoim utworem, bądź swoje utwory umieszczacie w internecie, na jakiejś stronie internetowej, jak szeroka publiczność w czasie dowolnie wybranym miejscu, wystarczy tylko mieć dostęp do internetu na całym świecie, może z tym rzeczami się zapoznać. W związku z tym jeszcze to, co Państwu mówiłam, to są jakby odrębne pola eksploatacji. To też należy, to pojęcie się przydaje. Jeśli Państwo zobaczycie je w umowie, pole eksploatacji, to już będziemy wiedzieli, o co chodzi. Jest to jakiś sposób korzystania z dzieła. Czy przez Państwa, czy przez kogoś innego. Artykuł 52, jeszcze raz powtarzam to, co Państwu mówiłam, że przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu i również przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia nabywcy własności egzemplarza utworu. Jakby te dwie rzeczy są zupełnie rozdzielone. W związku z tym standardowo w tych zawieranych umowach przez Państwa będzie to polegało na sprzedaży określonej ilości egzemplarzy. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego też, że jest to trochę akademickie rozważanie, bo większość być może z Państwa będzie zadowolona, jeśli na przykład ktoś na Facebooku sobie rozpowszechni Państwa zdjęcia, w sensie znając, że to prawda, często tak niektórzy myślą, że to prawda, nasze zdjęcia, bo myśmy zapłacili, to są nasze, zapłacili już za egzemplarze, prawda? Więc tutaj jakby to należy mieć, ale należy o tym pamiętać, to się też przydaje. Z kolei w drugiej części tematu, o którym też chcę powiedzieć Państwu, jeśli chodzi o temat wizerunku. Te pola eksploatacji i wzajemna zgoda. Ja jeszcze zawsze, bo Państwo mnie często też pytają o podkład muzyczny, bo z kolei to jest sytuacja, kiedy Państwo jako twórcy, tylko właśnie jako osoby korzystające z utworów innych twórców musicie się liczyć z ochroną też praw tych osób. I jak powiedzmy, jak ktoś sobie ten podkład chce muzyczny zrobić do nie wiem jak do końca to w praktyce Państwo sobie rozwiązujecie. Jestem proszona o podanie stron internetowych, na których można na przykład na zasadzie właśnie licencji nabyć taki utwór, ale wiem, że to też powoduje pewne trudności, bo czasem dochodząc sobie sama na jakiś utwór, którego w ogóle nie ma po prostu tak legalnie, jakby być mogło z niego skorzystać. Natomiast na Państwo też musicie liczyć się z tym, że pracując nad własnym utworem i wykorzystując utwór innej osoby, utwór muzyczny, trzeba by było tutaj być w zgodzie z ochroną autorską majątkową tych osób. I ja kiedyś to, nie wiem, czy ktoś przechodził taką procedurę zajęcia, bo ja kiedyś próbowałam zejście się po prostu dowiedzieć, jak to wygląda. I faktycznie Pani określiła, tak, opłata jest za utwór, można sobie kupić, tam jakaś jest cena, ten cennik jest wywieszony na stronie. Nie wiem, jak to w praktyce wygląda. Być może zupełnie inaczej. W każdym razie teraz zmieniając troszkę tematykę, bo też chciałabym powiedzieć, to jest też kwestia dość interesująca i Państwu potrzebna, jeśli chodzi o kulturę